Dzisiejszy, moi drodzy, dzisiaj 70. domowa orkiestra, wczoraj sobota, dzisiaj niedziela, a więc myślę, że ciągniemy ten nasz heavy metalowy pociąg, a więc Noc w Kucie, a więc 1992 rok, wczoraj Seti Pandemonium, wracajcie, wchodźcie, oglądajcie, aby sobie przypomnieć tamte czasy, ale także jak się nosiliśmy, jak wyglądaliśmy, jak wyglądała scena, jak wyglądał Jarocin, to jedyne dokumenty, które można obejrzeć właśnie u nas w domowej orkiestrze. Dzisiaj kolejne dwa zespoły, które wam chcemy przedstawić, to Dragon i Nekropchowik. Dwa zespoły, które ja pamiętam, zwłaszcza Nekropchowik tego festiwalu byliśmy, bo to był także festiwal organizowany przeze mnie, przez Waltera Chełstowskiego. Podzieliliśmy to na muzykę metalową Noc w Kucie, na muzykę punkową. Noc Długich Pióro Puszy prowadził to Siwy z Defektu Mózgu oraz trzeci dzień, dzień Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ale jesteśmy w Nocy w Kucie. Dla wszystkich fanów tej muzyki w Jarocinie raz to się tylko zdarzyło, że cały dzień tylko i wyłącznie muzyka metalowa, to się nie sprawdza. W pewnym momencie po prostu już wszyscy mają banie takie od tego słuchania. No ale wtedy tak wpadliśmy na taki pomysł. Maciek Kieszkowski, który współpracował z nami w magazynie Brum, programie trzecim, który się na tej muzyce bardzo znał, był prowadzącym, zapowiadał, znał wszystkie nazwiska, wymieniał, że zespół na przykład nagrał kasetę w Czechosłowacji, że wtedy ten kraj istniał. Ale pamiętajcie, oglądacie foty z końca XX wieku. Jedyne, jakie się zachowały, które mamy i którymi się dzielimy. Dzisiaj te dwie metalowe kapele, ale zwróćcie uwagę, bardzo, bardzo was proszę, oprócz tego, co się w ogóle dzieje wokoło, jak wygląda scena, jak wyglądają artyści. Zespół Dragon, wczoraj mówiłem, że w zespole Pandemonium pokazał się muzyk, grający muzykę ciężką, w krótkiej odzieży, czyli miał krótkie shorty. Byłoby to niewybaczalne, ale wybaczalne z tego powodu, że shorty były czarne w białe czachy, no więc można było jakoś to przyjąć, ale tutaj styl był dosyć mocnym konwenansem, a więc z jednej strony absolutny luz, luzacki typ i styl życia, a z drugiej strony raczej zespoły nie ryzykowały i trzymały się bardzo mocno tego, w jaki sposób się prezentują. I także tu wyłowiliśmy w zespole Dragon artystę, który miał wąsy i krótkie spodnie, białe skarpetki i buty. I nie były chyba to Adidasy. Ale zwróćcie uwagę na całą resztę. Cała reszta to jest po prostu bardzo sprawne granie. Szybkie solówki, które zasuwają. Wszyscy wokaliści jakby dobrze się czują z mikrofonem. Oddają cały w ogóle, całą siłę, całą energię w to, jak występują, co wam przekazują, w jaki sposób się do was zwracając. Przy zespole Nekropchowik artysta, który jeszcze założył coś na kształt takich przedłużanych rękawiczek, ale bez dolnej części, czyli zostały mu te takie długie tutaj rękawy nałożone na ręce, co go bardzo charakteryzowało i pamiętałem go z tamtych czasów, że coś takiego miał na rękach. To także po raz pierwszy widzimy także dymy. Te dymy były, czyli suchy lód, który się nagle pojawiał. Każdy o ten suchy lód prosił, bo to i wyglądało i także w świetle odbijało się, zaciemiało, światło się na tym odbijało, więc robiły się różne miłe cuda sceniczne. Te dwa zespoły dzisiaj w roli głównej dla was, naszej domowej orkiestrze. Ja wczoraj mówiłem o książce, czyli dr Ozzy, który w tej książce, wspaniałej książce, oddaje się poradom. Poradom trzeźwym, poradom niezwykle logicznym. Takim, w których nie próbuję mędrkować, nie próbuję być lekarzem bez uprawnień, tylko jest człowiekiem, który z praktyką życiową radzi nam wszystkim także, jak się mamy zachować w sytuacjach ekstremalnych, dziwnych albo nas bolących. Ta książka, która mi także bardzo pomogła, kiedy ja chodziłem na terapię z kolanem, spędzałem tam godzinę przynajmniej podczas tej terapii u fizjoterapeuty, u pana Gracjana, to wtedy dorwałem książkę i nagle z przyjemnością czytałem wszystkie jego pytania. Tych pytań jest tu bardzo dużo, wybrałem tylko kilka, żebyście poznali styl porad Ozziego, który
który pisze na przykład: mój syn zaczął palić, aby zaimponować dziewczynie. Jak mu powiedzieć, żeby przestał? Lauren ze Staffordshire. Popełniłem kiedyś ten sam błąd, odpisuje mu Ozzy. Kiedy miałem 14 lat, zabrałem ciziem z Digbeth na film, żeby jej zaimponować. Wziąłem 5 fajek i zapałki za pensa. W tamtych czasach mogłeś jarać w kinie, aż ci ściniała micha. No więc światła zgaszone, siedzę sobie wygodnie, ćmiem petko i zgrywam kozaka, że nagle zalewa mnie zimny pot. Co jest, do kuźwy, myślę. Potem bekam i czuję kwas w gębie. Zapylam do sracza, zamykam się w kabinie i próbuję wykaszleć płuca. Ale się podleczyłem. W końcu jakoś wywlokłem się tylnym wejściem i ruszyłem prosto do domu. Przez całą drogę haftowałem. Do dziś nie wiem, co się stało z tamtą cizią. Nie sięgnąłbym po drugiego papierosa do końca życia, lecz w tamtych czasach byłoby to nienormalne. No więc moja rada. Obrzydź synowi papierosa. Wsyp mu do płatków trochę popiołu z peta, może to jakoś na niego podziała. Zależy mi na tatuażach, pisze do Ozziego Jason Skerdiff, ale jestem spukany, a rodzice mi nie pomogą, bo są temu przeciwni. Mogę je zrobić samemu igłą i tuszem, jak ty kiedyś? A Ozzy odpisuje: tak, możesz je zrobić samemu, choć stanowczo odradzam. Jeśli zaczniesz się kłuć z zardzewiałym widelcem, mogą się przypętać najróżniejsze problemy. Pierwszy tatuaż szyliłem sobie w więzieniu Winston Green, Birmingham, gdzie siedziałem za włam. Głównie po to, żeby czas szybko płynął. Jeden taki koleś wyrysował mi dług gołopisem na ręku świętego. Byłem fanem tego serialu od samego początku w 1962 roku. A potem użył szpilki krawieckie, którą podpylił w warsztacie i płynął do krat. Czyści się nim kominki, żeby wydziarać tatuaż. I tak złapałem bakcyla. Pewnego razu spędziłem popołudnie w Sutton Park, eleganckiej dzielnicy miasta, gdzie wykuli mi na palcach Ozzy. Innym razem wydzierałem sobie na kolanach uśmieszki, żeby w lepszym humorze przesiadywać na sraczu. Swoją drogą, tatko nie był, kuźwa, pod wrażeniem. Popatrzył, pokręcił głową i powiedział: synu, wyglądasz jak idiota. Drogi Ozzy, gdy wyrywam brwi, chce mi się kichać. Jak sądzisz, skąd się to bierze i czy można mu przeciwdziałać? Napisała Louise z Essex. Mam dokładnie ten sam problem. Kiedy nakładam makijaż na powieki przed koncertem, na wszystkie strony lecą gluty i w green roomie naprawdę robi się zielono. Myślę, że to ma jakiś związek z zatokami, które sięgają aż na czoło. No więc łaskoczesz je, kiedy skubiesz brwi. Zła wiadomość jest taka, że jeśli nie chcesz kichać, to musisz zostawić je w spokoju, czyli albo się godzisz na ataki kichaczki, albo zakładasz żywopłot nad oczami. Ozzy Osbourne, to są jego rady. My przechodzimy do grania. Przed wami, moi drodzy, muza bardzo mocna. Dragon Necrofobic w dzisiejszej domowej orkiestrze, czyli niedzielne granie, niedzielne obiadowanie, niedzielne wyrywanie brwi i niedzielne rady, żeby po prostu z uśmiechem ten dzień jakoś przeżyć. Słuchajcie, za chwilę kwartet, który z niejednego już szkodniczego pieca wytapiał stal. Ma na swym koncie wydane 3 płyty grające na zachodzie. W przygotowaniu następna, która będzie do dostania już we wrześniu. Będzie nosiła tytuł Sacrifice. W tym czasie, kiedy zespół istnieje, wiele kapel zdążyło się rozpaść, powstać. O wielu z nich zapomniano. Na pewno nie zapomniano o Dragonie. Dragon do niedawna związany z Metal Mind Production występuje już w barwach Carnage Records. Przed wami Jarek, Fred, Bomba i Demon, czyli Dragon! The wine is gone.
Następny numer. Looking for Dada! Yeah.
oczywiście. Tears of Satan! We'll be right back.
Dziękujemy. Następny numer znajdzie się na naszej najnowszej płycie, a zatytułowany jest Return! Thank you.
Teraz mała zmiana nastroju. Zespół, który już się montuje, istnieje od 4 lat. Zaprezentuje za chwilę swoje nowe oblicze. Już niedługo do dostania nowa kaseta z tymi właśnie nowymi nagraniami, zatytułowana No More Life. Nagrana w Czechosłowacji, w Ostrawie. Za chwileczkę przed wami Necrophobic. Oh!
Peppy Pigs, Szczęśliwe Świnie. Suffering!
nas. Mam nadzieję, że się wam podoba. I like bitches. Dziękujemy.